Był 21 września 2014 roku i to był taki dzień, gdzie być może i w waszych domach było sporo emocji. Graliśmy wtedy razem z siatkarzami Stefana Antigi z Brazylią w finale Mistrzostw Świata w Spodku. Być może część z was te mecze pamięta i być może nawet te mecze oglądaliście. Nie jestem pewny, czy wam się udało, bo podobno najlepszym blokującym mistrzem został Polsat. Ale jeśli udało wam się przechytrzyć te ich sprytne dekoderki, to może pamiętacie niektóre z tych scen, które odbyły się właśnie na tych Mistrzostwach Świata. Dziennikarze żartowali, że wygraliśmy te mistrzostwa, bo nam wszystkie piłki wlazły. Ale ja wierzę, że to było coś więcej, że mieliśmy prawdziwy team spirit, mieliśmy naprawdę bardzo dobrą synergię między sobą i mieliśmy obsesję tego, żeby zrobić coś wyjątkowego, bo w końcu graliśmy u siebie, graliśmy w Polsce i mieliśmy na trybunach swoich bliskich, swoich znajomych i was, najlepszych kibiców na świecie. Ja miałem dużą przyjemność i prawdziwy zaszczyt pracować wtedy z siatkarzami jako tak zwany trener mentalny, cokolwiek to znaczy. Krzysztof Ignaczak, libero naszej kadry, pewnie kojarzycie, powiedział kiedyś o mnie w szatni: mentalista za 2300. I słuchajcie, przylgnęła ta ksywka troszkę do mnie, więc gdzieś znajomi mi trochę dokuczali: ty, mentalista za 2300. Ale spokojnie, to nie jest tak, że ja się zajmuję tu jakimś mentalizmem. To są oczywiście bardzo naukowe metody, głównie psychologia, trochę kognitywistyki, psychocybernetyka, neuronauka, socjologia, trochę nawet filozofii. No i wiecie, no, po mistrzostwach też już trochę zmieniłem stawki, więc mam nadzieję, że ta ksywka się ode mnie tam za niedługo odlepi. I dzisiaj chciałem opowiedzieć wam o tym, że paradoksalnie nie wierzę w to, że marzenia się spełniają. Uważam, że marzenia się nie spełniają i dzisiaj chcę o tym trochę opowiedzieć. Ale jako typowy sportowiec chcę was zaprosić do tego, żebyśmy zrobili mikro rozgrzewkę. Wiecie, jak to w sporcie, ja już może jestem trochę sportowcem przeterminowanym, ale jednak gdzieś tam w moim krwiobiegu te nawyki zostały, więc rozgrzewka musi być. I słuchajcie, serdecznie was zapraszam do tego, żebyście dosłownie na chwilę podnieśli ręce w ten sposób. Zróbcie to teraz. Wiem, zaczyna się trochę sekciarsko, ale nie bójcie się. I teraz słuchajcie, jak połączycie dłonie tak jak ja, żeby zapleść palce, spójrzcie sobie, który kciuk macie na górze. Tylko tyle. Nie było tak źle, nie? A teraz jakbyście na chwilę usiedli w ten sposób, zakładając ramię na ramię, okej? I zobaczcie sobie, które ramię macie na górze. I na koniec, teraz będzie szał, podpiszcie się w powietrzu, zróbcie to teraz, tak jak ja to robię. Słuchajcie, te trzy rzeczy, które właśnie wykonaliście, to nic innego jak wasze nawyki mentalne. Co to oznacza w neuronauce? Otóż oznacza to, że twoje połączenia między neuronami wypracowały sobie taką ścieżkę nawykową i za każdym razem, tak na dobrą sprawę, robisz to samo. Nawet jak cię o trzeciej w nocy obudzimy, zrobisz to identycznie. Bo spójrzcie sami, co się wydarzy, jeśli połączycie dłonie znowu, ale z innym kciukiem na górze. Co się dzieje? O, ktoś powiedział, nie da się. Pani to by się do polskiego rządu nadawała, tam też nie wszystko się da. Generalnie jest jakoś tak dziwnie, prawda? Nie to było. A teraz słuchajcie, będzie jeszcze gorzej. Proszę sobie nie zrobić krzywdy. Zróbcie tak, ale na odwrót. Co się dzieje? Tak? Jakoś tak nie za bardzo, nie po mojemu. Teraz będzie jeszcze lepiej. Podpiszcie się w powietrzu jeszcze raz, choćby parawką, ale tą drugą ręką. Zróbcie to teraz. No i słuchajcie, te trzy rzeczy, które zrobiliście już teraz, w tym drugim secie, nazwijmy to po siatkarsku, to już nie są wasze nawyki mentalne. To nie jest coś, co dla waszego umysłu jest rozpoznawalne jako własne. I pytanie za 100 punktów. Jak myślicie, czy w takich bardziej wielowymiarowych rzeczach, bardziej skomplikowanych, typu wychowanie dzieci, podejście do finansów, podejście do seksualności, do związku, też możemy mieć nawyki mentalne? Gorąco w to wierzę, że one mają i pozytywne, i negatywne aspekty. Pozytywne w tym sensie, że upraszczają nam życie, bo klasyfikujemy rzeczywistość w oparciu o to, co już doświadczyliśmy w przeszłości. Natomiast negatywna konsekwencja może być taka, że dany siatkarz, albo dany skoczek narciarski, albo dana znana tenisistka, której nazwiska tutaj nie mogę wymienić, ma takie nawyki, które utrudniają zdobywanie medali, które utrudniają wygrywanie. I trening mentalny polega na tym, w dużej mierze, żeby pozwolić tobie te nawyki rozszerzyć i poradzić sobie z tym nawykiem, który dla ciebie być może nie jest korzystny. Ale zamiast opowiadać wam o tym, czym jest trening mentalny, chciałbym wam to pokazać na waszym układzie nerwowym i na waszych emocjach. Będzie to okej? Mam do was dużą prośbę. Wyobraźcie sobie cytrynę.
dużą, żółtą, soczystą cytrynę. Tak jak siedzicie, nie trzeba zamykać oczu, chyba że ktoś chce mieć pretekst, żeby trochę odpocząć. I teraz słuchajcie, jak w głowie weźmiecie taki mentalny nóż, ale mentalny, przekroicie ten owoc na pół, to zobaczcie, że on jest tak soczysty, że ten sok aż tryska naokoło. Jest go bardzo dużo, jest oczywiście bardzo kwaśny, bardzo aromatyczny. I teraz jak weźmiecie połówkę tej cytryny, to wyciśnijcie cały sok do szklanki. Jest go tak dużo, że aż wam cieknie po przedramieniu. Jest oczywiście bardzo aromatyczny, gęsty, lepki. I teraz macie szklankę z gęstym sokiem cytrynowym. O, wpadło parę pestek. Wlejcie ten sok na kubki smakowe swojego języka. Zróbcie to teraz. I mam do was dwa pytania. Pierwsze, czy ktoś z was może poczuł, że wasze ślinianki właśnie wyprodukowały trochę płynu do jamy ustnej? Proszę się ukrywać przed sąsiadem, no to wiecie. I drugie pytanie, tak już bardziej retoryczne. Czy ja tutaj mam jakąś cytrynę? Otóż zobaczcie, trening mentalny to w pewnym sensie sposób działania twoim umysłem na twoje ciało. Tak jak mówią buddyści, tam gdzie idzie twoja uwaga, tam pójdzie twoja energia. Tam gdzie jest twoja energia, tam jest twoje przeznaczenie. I sami państwo powiedzcie, czy taki zawodnik, który na przykład przed meczem Polska-Brazylia mówi sobie w szatni, w dialogu wewnętrznym, o cholera, znowu Brazylijczycy, byleby nie serwowali na mnie. Czy on wychodzi na boisko, żeby wygrać? Czy on wychodzi na boisko, żeby nie przegrać? Trening mentalny polega na tym, żeby wymienić w pewnym sensie te myśli, bo z myśli możemy działać na ciało, a z ciała możemy działać na myśli, co udowodniła Amy Cuddy z Harvardu, niesamowity TED, który też tutaj serdecznie wszystkim nam polecam. Dzisiaj chcę opowiedzieć o tym, że marzenia się nie spełniają i mamy sporo nawyków, które warto zmienić, aby nasze życie było prostsze i aby wygrywać w sporcie, w biznesie i w życiu osobistym. I mam do was takie pytanie za 100 punktów. Na kwiecień 2017, jak czujecie, jaki jest sport narodowy Polaków? Czym najbardziej się teraz interesujemy? Co nas najbardziej ekscytuje? Piłka nożna, co jeszcze rzucicie? Siatkówka, bardzo się cieszę. Skoki narciarskie, tak, to prawda. Ale jest jeden taki sport, w którym my jesteśmy absolutnymi mistrzami świata już od wielu, wielu lat. Inne narodowości mogłyby się od nas uczyć. I słuchajcie, nawet trenujemy na co dzień ten sport zapamiętale. On się nazywa narzekanie. No oczywiście nie ty, nie ja, ale są tacy ludzie. Ich jest nawet sporo. Jak tutaj wsiadam w Warszawie do taksówki, czasami przylatuję na lotnisko Okęcie ze swojego miasta, wsiadam do taksówki i jedziemy do jakiegoś punktu A czy punktu B i milczę, to z dużym prawdopodobieństwem mogę wam powiedzieć, jakie będą trzy pierwsze tematy, które poruszy taksówkarz w Warszawie. Zgadnij temat numer jeden. Panie korki, panie jedziemy kilometr, 45 minut, musisz pan dopłacić. Drugi temat. Panie pogoda, panie śnieg pada, a to przecież jest Wielkanoc, a nie Boże Narodzenie. Trzeci temat, ZUS. Panie, co zarobię, to mi wezmą. I tak się czasami zastanawiam, skoro mu tak źle, te korki, ta pogoda, ten ZUS, czemu on pracuje na tej taryfie? I pytam tak, z tylnej kanapy, robię sobie takie mikrobadania społeczne. Panie, a ile pan jeździsz na tej taryfie? A, 36 lat. Brawo, ty. I tak sobie myślę, że to narzekanie może sprawiać, że my tracimy bardzo dużo energii. I tej energii może nam zabraknąć na ważne projekty naszego życia. Typu walka o Mistrzostwo Świata w siatkówce. I powiem państwu, że doświadczyłem bardzo mocno, że nasza polska mentalność odrobinę się różni od mentalności różnych innych narodowości, bo przez jakiś czas w swoim życiu mieszkałem na Jamajce. Rozumiecie, na Jamajce. Nasiąkałem tam miejscową kulturą. Oczywiście chodzi mi o słuchanie muzyki reggae, to spokojnie. I słuchajcie, zwróciłem uwagę, że ci Jamajczycy są generalnie inni niż my. Bardziej się uśmiechają, bardziej są do siebie otwarci. To było dla mnie niezwykłe doświadczenie. I wróciłem w końcu do Polski. To był chłodny wrzesień parę lat temu. Wylądowałem na lotnisku Okęcie w Warszawie i jeszcze tam, na lotnisku w Montego Bay, kupiłem sobie koszulkę I Love Jamaica, co okazało się strategicznym błędem. Bo tuż ląduję na tym lotnisku Okęcie w Warszawie i patrzę na miny tych wszystkich Polaków, którzy wylewają się z samolotów. Niektórzy dosłownie wylewają, bo to czarter z Hurgady przyleciał. I generalnie oni miny takie, że taksówki drogie, że kanapka za zimna, że za daleko, że kolejki, a ja swoja koszulka I Love Jamaica, walizka i to. Momentalnie czterech celników, dwa psy, prosimy pana z nami kontrola osobista. Ja pieprzę, otwieram mi walizkę, majtki, skarpetki, czy panu coś jest? Odpowiadam, nie. Czy pan jest pod wpływem środków psychoaktywnych? Nie, no co pan, to co pan się tak śmieje? Nie wiem. Słuchajcie, zrobili mi taką kontrolę osobistą, że jak widzę celnika, zamykam się w sobie, nie chcę o tym gadać. I tak sobie pomyślałem, że cholera, co z nami jest, że człowiek jest po prostu uśmiechnięty na lotnisku, a ci ludzie myślą sobie...
Wróciłem wtedy do Bielska-Białej, bo tam mieszkałem jeszcze jako dużo młodszy człowiek. Idzie z naprzeciwka kobieta, chodnikiem, uśmiecham się do niej, bo tak robią Jamajczycy. Ja się do niej uśmiecham, ona łap za wózek i do domu. Poszła, także się aż kurzyło. I znowu sobie myślę, co z nami jest, że skoro ktoś jest pozytywny, chce powalczyć o swoje jedyne życie, jakie ma, pospełniać swoje marzenia, inni ludzie patrzą na to podejrzliwie. Ale, gwiazdka, inni ludzie w Polsce. Na Jamajce takiego problemu nie ma. I wierzę gorąco, że narzekanie to też w pewnym sensie, kochani, wydatek energetyczny. Im więcej narzekamy, im więcej marudzimy, tym mniej mamy energii do działania kreatywnego, aby zmienić swoje położenie, czy też zmienić zawód staryfiarza, no i inne. I generalnie ci, którzy narzekają trochę mniej, bo pewnie nie da się tego robić w taki sposób, żeby nie narzekać w ogóle. Być może będą mieli w sobie więcej zasobów i potencjałów, żeby nakierunkować swoją energię na zmianę nawyków mentalnych. Narzekanie to właśnie jeden z nawyków mentalnych. Nie ty, nie ja, ale są tacy ludzie, których to dotyczy. I chcę Państwu powiedzieć, że jako druga kwestia, którą zajmuje się trening mentalny, który teraz bardzo mocno w Polsce próbuje wypromować, bo za granicą to już jest, tutaj w Polsce to dopiero raczkuje i wchodzi, chcę Wam powiedzieć, że stosuje wizualizację do tego, aby pomagać ludziom wyobrażać sobie pozytywne emocje w przyszłości i dzięki temu generować w nich motywację wewnętrzną. Jeśli pozwolicie, posłużę się krótką historią ze swojego życia, która pokazuje, w jaki sposób ta wizualizacja może działać. Otóż w 1999 roku, jakkolwiek to dzisiaj brzmi, razem z kolegami z Bielska-Białej zdobyliśmy tytuł Mistrzów Polski Juniorów w siatkówce. Byłem najszczęśliwszym 17-latkiem pod słońcem, ponieważ w finale pokonaliśmy Warszawę. 3-0. I słuchajcie, ten słynny klub warszawski, oni wygrywali wtedy wszystko, a my pobiliśmy tym maleńkim bielskim klubem właśnie tą wielką Warszawę. Nie wiadomo czemu nazywaliśmy się BBTS Polmos Włókniarz Original Bielsko-Biała. I teraz słuchajcie, po wygraniu tego medalu w juniorskiej siatkówce pomyślałem sobie, bardzo bym chciał być kiedyś w reprezentacji seniorów. Założyć koszulkę z emblematem Polska, z nazwiskiem na plecach, z orzełkiem i bardzo bym chciał reprezentować Polskę jako siatkarz. No i słuchajcie, całe swoje młodzieńcze życie poświęciłem temu celowi. Trening za treningiem, dieta, nawet na piwo nie chodziłem za dużo. I generalnie bardzo mocno to walczyłem i nie powołali mnie. Jeszcze moi koledzy z Bielska-Białej, żeby mnie pocieszyć, mówili, ty się i tak nie nadawał, jesteś za niski. Dziękuję wam, chłopaki, do dziś. I słuchajcie, moje nastoletnie serce było złamane. Ja naprawdę myślałem, że świat się skończył. Więc pomyślałem sobie, jak nie drzwiami, to oknem. I zostałem trenerem siatkówki. Z wykształcenia ja jestem trenerem siatkówki i nawet prowadziłem niektóre zespoły z niezłym powodzeniem, ale powołali Antigę. Znowu sobie pomyślałem, cholera jasna, ani nie drzwiami, ani nie oknem, a koledzy z Bielska-Białej, ty się nie nadawał, ty jesteś za głupi. Dziękuję wam, chłopaki, do dziś. I myślę sobie, że kurczę, muszę coś takiego zrobić, że nie drzwiami, nie oknem, no to skoro pada śnieg, słuchajcie, w kwietniu, to może kominem, bo święta idą tak jak Mikołaj. I słuchajcie, minęło 15 lat. Nie czekajcie tak długo na realizację swoich marzeń, ale minęło 15 lat i dzwoni mi telefon w samochodzie z numeru, którego nie znam. Odbieram, mam głośno mówiący, spokojnie, i po tych 15 latach słyszę mniej więcej takie słowa. Hello? My name is Stefan Antiga. Can I speak to Mr. Baczek? Myślę sobie, dzieje się jedna z dwóch rzeczy. Albo moi koledzy, I love Jamaica, nie? Albo zbliża się ważny telefon mojego życia. Żeby więc zrobić pierwsze dobre wrażenie, odpowiadam... Na co słyszę po drugiej stronie, because we need mental coach and we know you are very, very good. Myślę sobie, nie, teraz odpowiem pełnym zdaniem po angielsku, żeby Stefanowi poszło w pięty, odpowiedziałem więc, okej. Okay. I słuchajcie, wszystko się dzieje bardzo szybko. Nagle nas wiozą na Stadion Narodowy w Warszawie 62,5 tysiąca ludzi na meczu otwarcia Mistrzostw Świata. Trochę więcej nawet niż tutaj. Potem nas wiozą na grupę z Wrocławia do Łodzi, potem ćwierćfinał, półfinał, finał i nagle stawiałem nas, słuchajcie, na takim białym pudełku, mniej więcej trochę jak tutaj, tylko biało, nie czerwono. Fotoreporterzy zdjęcia, nie wiadomo czemu, i czterech takich ochroniarzy odsuwa tych fotoreporterów i na zdjęcie idzie sympatyczny, kurpulentny pan i słuchajcie, bach na moją prawą nogę. Ja mówię, ała! On mówi, o, przepraszam, przepraszam. A ja na to mówię, nie ma sprawy, panie prezydencie. Słuchajcie, patrzę się na górę, Stefan Antiga, trzyma mi rękę na ramieniu, patrzy prawdziwa, patrzę na dół, właściwie na moją prawą nogę, pan Bronisław. I słuchajcie, po tych 15 latach w tym momencie w spodku flaga Polski idzie do góry, do moich uszy dociera Mazurek Dąbrowskiego i przychodzi mi do głowy taka myśl, to i przepraszam, ale nie chcę cenzurować. Ty, Bączek, to jesteś przechuj. (Klucz)
Żeby się, kolego, dostać do reprezentacji, to jest jedno, ale stary, nie wyjść na boisko, zostaj mistrzem świata, brawo ty. I tak sobie myślę, że warto wizualizować to, co może się dobrego wydarzyć w waszym życiu. Pytanie, czy chcecie spróbować treningu mentalnego, żebyśmy to zrobili tutaj. Nie opowiadali, tylko poczujemy. Jesteście gotowi? To słuchajcie, mam do was prośbę. Odłóżcie sobie wszystko, co macie w rękach, usiądźcie sobie wygodnie i dajcie sobie prawo do tego, żeby odczuć to ćwiczenie w pełni, żeby na chwilę przymknąć sobie oczy. I teraz jak przymkniecie oczy, mam do was prośbę, żebyście podjęli taką świadomą decyzję, że rozluźnijcie teraz mięśnie swoich nóg. Tam często zbiera nam się stres. Rozluźnij, puść. Daj sobie trochę przestrzeni wokół kostek, w łydkach, w mięśniu udowym. Rozluźnij też, proszę, mięśnie swoich... Szczególnie przestrzeń między barkami. Tam często zbiera nam się stres. Zwróć uwagę, można tam dać więcej luzu. W pogodnym nastroju daj sobie prawo do takiego mentalnego... Odpocznij. I daj też sobie prawo do tego, żeby oddychać przyjemnie. Tak jak lubisz. Nie musi być ani szybciej, ani głębiej, ani płycej. Tak jak lubisz, oddychaj przyjemnie. Poczuj, że każdy wdech to więcej luzu psychicznego, a każdy wydech wypycha z twojej głowy myśli. I mam do ciebie prośbę. Zobacz przed sobą człowieka, którym jesteś ty sama, ty sam. Gdzieś z perspektywy osoby trzeciej, z tyłu albo z boku. Zobacz przed sobą osobę, którą jesteś. I zobacz, że ten człowiek być może ma dzisiaj jakiś problem. Czegoś się boi, myśli sobie, że czegoś się ma. Ma jakiś kłopot, więc proszę cię, podejdź do tej osoby i połóż jej rękę na ramieniu. I daj jej taki mentalny komunikat. Dasz rady, będzie dobrze, głowa do góry, ja w ciebie wierzę. I zobacz, że coś się zmienia, że podnoszą się temu człowiekowi ramiona, podnosi się broda, pojawia się błysk w oku. Więc jeśli tylko masz tyle odwagi, podejdź do tej osoby jeszcze bliżej. Stań z nią twarzą w twarz. I jeśli się nie boisz, przytul tą osobę. Poklep po plecach albo pogłasz po głowie i powiedz, dasz rady, będzie dobrze, głowa do góry, ja w ciebie wierzę. Zawsze w ciebie wierzyłam, zawsze w ciebie wierzyłem, wiem, że dasz sobie rady. I zobacz, że ten człowiek rozkwita jak kwiat, że pojawia się siła, pojawia się inspiracja, motywacja do tego, żeby powalczyć o swoje marzenia w swoim życiu, jedynym życiu, jakie masz. Że bez względu na to, co powiedzą ci inni ludzie, ty sama, ty sam możesz dać sobie wsparcie. Nie potrzebujesz do tego ani żadnego trenera, ani żadnego coacha, ani żadnego mówcy. To ty znasz siebie najlepiej. Poczuj tą energię. Poczuj, że szacunek, uwaga, wsparcie może płynąć od środka. Uchwyć te emocje. Zapisz je w każdej komórce twojego ciała. I uwierz, że marzenia się nie spełniają, ale marzenia się spełnia. I ty jesteś jedyną osobą w twoim życiu, która może to zrobić. Poczuj tą energię. Daj sobie prawo do tego, żeby od środka rosnąć, żeby uwierzyć w swój potencjał jeszcze bardziej, żeby dać sobie szansę na to, aby korzystać z wewnętrznego wsparcia znacznie częściej niż dotychczas. I pamiętaj, marzenia się nie spełniają. Marzenia się spełnia. Ty jesteś jedyną osobą, która to może zrobić w swoim życiu. A na twoim krześle siedzi najlepszy trener mentalny na świecie. I tak spokojnie, bez pośpiechu, pożegnaj się proszę z tą osobą. Powiedz jej po prostu, trzymam kciuki, wszystkiego dobrego. Jak będziesz gotowy, gotowa, otwórz sobie miękko oczy. I spójrz na gościa, który sam kiedyś w siebie nie wierzył. Miał dużo kłód pod nogi, kiepskie dzieciństwo, którym tu nie chcę epatować, ale wierzyłem do końca w swój cel, w swoje marzenie. I wiecie, co się stało? 21 września 2014 roku też zostałem mistrzem świata w siatkówce. Tego wam życzę. Wszystkiego dobrego. Dzięki.